Cześć kochani, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak etui Spigen nie wytrzymało upadku i po upadku zbił się tył. Telefon przestał się ładować. Jesteście ciekawi? To zapraszam. Dzisiaj wam pokażę, co się tutaj wydarzyło. To jest Note 20 Ultra, czyli mój główny telefon, który użytkuję. Teraz muszę nagrywać LG z 2016 roku G5. Samsung postanowił wyzionąć ducha. Mianowicie, jest rozładowany do zera, jak widzicie. Po podłączeniu go do ładowarki, zobaczcie, co się dzieje na powerbanku. Nie negocjuje sobie quick charge'a do 9V, tylko stoi na 5. I tak poza tym, jak dobrze widzicie, nie startuje. Strzelam przycisk, pokazuje 0%. Dzisiaj będziemy to, kochani, naprawiać. Po podłączeniu go pod łapka w menedżerze urządzeń kompletnie nie jest wykrywany. Telefon był cały czas w etui Spigen i spadł mi z wysokości łóżka na panele drewniane. I zobaczcie, co się z tyłu wydarzyło. Czy wy to widzicie? Widzicie, co tu się stało? Z jakim pęknięciem mamy do czynienia? Tak wygląda Samsung po upadku na panele drewniane z wysokości łóżka. I jak widać, etui nie pomogło. Dobrze, przód mamy przynajmniej cały, bo wyświetlacz to jest największy koszt. Tył to jest najmniejszy koszt z tego wszystkiego, co tu się mogło stłuc, o tyle dobre. Próbujemy wejść do środka i dowiedzieć się, dlaczego nie ma ładowania ani detekcji po porcie USB. Bo coś tu się pod twoim upadku musiało rozłączyć, tak mi się wydaje. Spróbujmy się dostać do środka. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Okej, tak wyglądają wnętrzności naszego Note'a. I co tu, kochani, więcej mogę powiedzieć? Z wierzchu nie widać praktycznie nic złego, ani zalań, ani nic. To jest zamiennik oryginalny Samsunga naszych plecków, które już były trochę zużyte, więc postanowili mnie wymienić. Powiem wam, że zrobiliśmy to całkiem ładnie, całkiem nieźle, ponieważ uszczelka się bardzo dobrze zachowała na krawędziach. Pęknięcie wyrezygnowało aż tutaj, z kolei z tej strony kompletnie nic nie widać. Choć i tak prędzej czy później przydałoby się to wymienić, bo tak nie może być, czy w etui, czy bez etui, jeżeli już ładowanie przestało działać. To teraz właśnie dojdźmy do tego, dlaczego. Aby dojść dlaczego, musimy się dostać tutaj. Aby się dostać do naszej taśmy, oczywiście tutaj mamy naszą cewkę indukcyjną od ładowania bezprzewodowego, która jest przyklejona, którą będziemy musieli zaraz delikatnie odkleić, aby nic nie naruszyć, ponieważ to się trzyma, tak, jak dobrze widzicie, delikatnie sobie wchodzimy pienikiem, pięknie, żeby klej jak najmniej ucierpiał i voila, dobra, pięknie nam to wyszło. Tutaj też delikatnie. Okej. Nic się nie wydarzyło. Jest okej. Widzimy, jak wyglądają nasze taśmy. Czy coś tu się mogło odpiąć pod wpływem uderzenia? Powiem wam, że dziwne rzeczy tu się zaczęły dziać, ponieważ to ładowanie pojawiało się, znikało, pojawiało. Rozłączało ładowanie na podłączonej ładowarce cały czas, aż znikło całkowicie. I to jest dziwny objaw, który by nie wskazywał koniecznie na taśmę. Zaczniemy od odkręcenia subboardu i zobaczmy, co tak naprawdę mogło coś takiego wywołać. Od góry, tutaj się zabierało w taki sposób i na pierwszy rzut oka nie widzę tutaj kompletnie nic podejrzanego, żadnych zalań. To jest zatyczka naszego dolnego głośnika, w którym się znajdują kulki rezonansowe, takie miniaturowe, które sprawiają, że ten głośnik brzmi głośniej niż na takiego, na jakiego wygląda, tak? Nic takiego tutaj nie widać,
A więc na pierwszy rzut oka. Co ciekawe, port USB mamy wykręcany osobno, to jest taka miła konstrukcja. Trzyma się tutaj na krzyżakach i to ciekawe, te śruby są bardzo luźne, co mnie trochę niepokoi. Generalnie jeden serwis już mi tutaj grzebał i przekładał bebechy. Niepokojące jest to, że połączenie z portem USB jest bezpośrednio do mainboarda, nie za pośrednictwem tej płytki, która jest tutaj z boku. Najgorsze jest to, że ten port wygląda ok. Żadne piny nie są zjedzone przez wilgoć albo coś w ten deseń. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest problem, że to idzie bezpośrednio do mainboarda. W taki sposób spróbujmy podłączyć nasz port USB-C pod ładowanie. Zobaczmy, czy się będzie grzać, czy cokolwiek się będzie działo. Kompletnie nic. Przytrzymujemy klawisz boczny. 0%. Zero detekcji. Nieprzyjemnie, co? Kiedy port ładowania mamy bezpośrednio na taśmie, a nie na jakiejś płytce, gdzie jest kondensator, rezystor, cokolwiek. A tu wszystko jest na płycie głównej. Więc dobre pytanie, dlaczego nie ładuje po upadku? Wiecie co, mam taką teorię i wy pewnie też. Taśma pod coverem przy mainboardzie, czyli przy płycie głównej, się poluzowała. Zobaczmy, czy to prawda. Spróbujmy się tutaj dostać. No dobra. Uważajcie, nie może się odłączyć, ponieważ tutaj jest konektor od naszej cewki indukcyjnej, jak dobrze widzicie. Pamiętajcie o tym i odłączajcie plastikową stką, ponieważ metal może zrobić zwarcie, bo bateria jest cały czas na stałe podłączona, jak dobrze widzicie. Okej. Okay. Jakieś ślady zalania, cokolwiek, to jest oznaczenie naszej części. Wygląda to trochę po chińsku jak jakaś część zamienna, szczerze wam powiem, ale nie. Samsung nie jest żadnym fejkiem, że tak powiedzmy, widzicie zresztą sami po budowie. Dobra, zobaczmy, co się dzieje pod konektorem, może on się rozłączył po prostu. Wszystko wygląda w porządku. Może po prostu port jest do wymiany. Trzeba będzie zamówić po prostu nową taśmę z portem USB. No nie ma wyjścia innego, tak? Gorzej, jeżeli to coś na płycie głównej. Mogę go podpiąć pod kompa. Okej. Okay. Cały czas zerówkę pokazuje. Dziwne, że po upadku takie coś się wydarzyło. To jest najbardziej niepokojące, kochani. Zużycie portu z użyciem portu, ale że przy upadku, po upadku, wydarzyło się coś takiego, to jest trochę niepokoi. I teraz właśnie pytanie, czy jest sens zamówić taśmę? To może być sprawa groszowa, tak? Sama taśma łącząca. Ale właśnie, czy to jest sprawa tej taśmy, tylko i wyłącznie zużytej? I zużytego portu USB, który jest nieco zużyty, albo tylko mi na takiego wygląda. Ale wiecie co, jak tu już jesteśmy w środku? Tak, nie wiem jakim cudem, nie wiem jak, widzieliście, patrzyliście mi na ręce, co tu się działo, nie wiem jakim cudem, nie wiem jak, ale ładowanie odżyło i jak widzicie nie na długo. Kliknąłem raz włącznikiem i już zanikło. A więc zakupimy sobie nową taśmę z portem USB, tak na przyszłość. On już ma troszeczkę za sobą, jest trochę wyeksploatowany przez poprzedniego właściciela tego telefonu zapewne również. Więc myślę, że wymiana dobrze mu zrobi, a jeżeli to są grosze, to tym bardziej. O, teraz znów nie ma, znów jest problem. Teraz pytanie, czego to jest problem? Po dociśnięciu ścieżki pod gniazdo zasilania problem się rozwiązuje? Problem leży głębiej. Oto jest pytanie. Na dzień dzisiejszy, bo jak widzicie, ładowanie 0% jest w tym momencie, ale jakiekolwiek jednak jest 0%, o, użycie portu USB na to wychodzi, bo ja tu innej opcji nie widzę. Dobra, zakupię nową taśmę, będziemy wymieniać, jeżeli to nie pomoże, bo za parę dni przyjdą mi zarówno nowe plecki, tych już się staram nie dotykać, chociaż wysepkę z aparatami z modułem mikrofonu, który jest tutaj wbudowany, przed przełożeniem trzeba będzie wymontować. Wysepka z aparatami oczywiście będzie tam bez problemu, w nowej obudowie, jako standardowe wyposażenie. Zamocowana, tak. Musimy teraz przejść do przeczyszczenia naszej ramki ze starego kleju, aby dla porównania wyglądała tak. I tak się też błyszczała jak w tym miejscu, a nie tak. Dajcie mi chwilkę, oczyszczamy ją i kleimy nową ramkę.
Jak widzieliście, czyszczenia było sporo. Jeszcze panom wszystkim polecam wam to przelecieć na koniec takim kosmetycznym nasączonym spirytusem, ponieważ mniej pyli niż wacik. I polecam wam robić to w pomieszczeniu o wilgotności standardowo wyższej, niżeli taka niska wilgotność, ale pomieszczenie o wysokim zapyleniu. Na końcu lecimy wszyściutko spirytusem całą ramkę, tak jak widzicie. Oczywiście dla bezpieczeństwa już dobrze widzicie, że baterię od początku mam odpiętą i robię to na wyłączonym telefonie. Przed wstawieniem wyświetlacza oczywiście czeka nas jeszcze jeden zabieg. Brawo dla spostrzegawczych, którzy zobaczyli, że od początku, że śrubek nie mamy na dolnym panelu. To jest zamierzone działanie, mianowicie dlatego, że musimy wymienić nasz port USB wraz z całą tasiemką mainową. I na odłączonej baterii odpinamy naszą ścieżkę main oraz ścieżkę sub. I wyjmujemy nasz port USB w taki sposób i wstawiamy nową. Tą oznaczamy jakoś, że to jest stara, żeby nie pomylić. Przykładowo, nawet długopisem na strzałce walniemy tutaj X-a, tak żeby rozróżnić. To nie jest wymagane, aczkolwiek, by się nie pomylić. Zawsze odkładamy ją na bok i wstawiamy nasz nowy porcik USB wraz z naszą nową ścieżką. I tak wygląda wymiana portu USB w Samsungu Galaxy Note 20 Ultra 5G. Swoją drogą możemy sobie porównać tego oznaczonego X-em ze zwykłą. Praktycznie identycznie SAP, SAP C2F i FC to C, RK63, tutaj mamy jedynie RK73 bez X-a. O, i teraz można byłoby się łatwo pomylić, nie? I teraz jednak ten X się przydaje. W X-ie mamy RK63, czyli w naszej starej, a w nowej mamy RK73, czyli mamy nową rewizję naszej ścieżki. Spójrzmy na zużycie konektora, porównajmy sobie. Okej, okay, to jest nasza nowa ścieżka i powiem wam, że ta nasza nowa tutaj jest troszeczkę bardziej poturbowana podczas wyjmowania niż ta. Spójrzmy teraz na porty USB. Zarówno w starym, jak i w nowym. Tutaj, jak się kończą piny na plastiku, widać wyraźne ślady. A w tej naszej rzekomo nowej, z obydwu stron, śladów żadnych nie ma po wsuwaniu i wysuwaniu portu, a więc... Albo to był jakiś telefon poleasingowy, poserwisowy, po rozbiórce. I oceniajmy z góry książki po okładce. Cokolwiek by to nie było. Teraz musimy wstawić nasz port USB, więc zaczynamy. I jazda. Od boku. Złoty kawałek masowy wchodzi pod płytkę główną. Następnie port wchodzi tutaj. W taki sposób wsuwamy go w nasze gniazdo. Dokładnie tak, nie robimy nic na siłę. Dobra, muszą dwie wejść obydwie w tym samym czasie. Mniej więcej tak. Nie było ani stuknięcia, ani nic, po prostu czucie, jak guma się wsuwa i w taki sposób nasze gniazdo weszło. Najważniejsze, że śrubki są nacentrowane, że można je wkręcić. Gwinty są ok. Zróbmy teścik. Oczywiście odłączona jest nasza ścieżka oraz zarówno subboard tymczasowo. Weźmy sobie kabel USB-C i zobaczmy, jak nasze gniazdo wchodzi przez naszą obudowę. I zanim przekręcimy głośnik, pamiętajmy o dwóch śrubkach czarnych od razu od portu USB, żeby mieć to z głowy i go przymocować. Oczywiście wszystkie śrubki mamy ładnie posegregowane wcześniej na magnesie. Okej, okay, nasza śrubka się przykręca, czyli nasz port prawidłowo tutaj wszedł. Nie mamy żadnych przeciwwskazań, że jest niedociśnięty czy coś. Jest idealnie, tak musi mocniej on wejść, ponieważ jest, kochani, tu uszczelka, ponieważ nasz telefon ma normę IP68. Pamiętajcie, śrubki warto docisnąć do końca, ponieważ to jest nasze gniazdo. Tutaj będziecie wiele razy kabel dopychać, wyciągać, możecie naciągnąć kabel, telefon wam spadnie, kabel pociągniecie za sobą, miejcie to na względzie. Dlatego śrubki do oporu waszej ręki. Oczywiście bez przesady, żeby gwint... Chociaż spójrzcie, dopiero pod światło widać tak naprawdę, co jest w środku. A troszkę tego brudu jest. Warto go zatem wymieść. I nasz głośnik będzie brzmiał wówczas jak nowy. Uważajcie, nie za głęboko, niezbyt ostre narzędzie. A nowo wchodzi najpierw góra naszej płytki i dopiero jak wejdzie góra, dociskamy zatrzaskami dół. W taki sposób. I teraz przykręcamy śrubkami. Długości śrubek są identyczne zarówno subboardu,
oraz mainboardu. Tutaj nie będzie problemu z rozróżnieniem ich jak w iPhone'ie. Przykręcamy każdą śrubkę jak leci. Jedyne, które musieliśmy odróżnić, to dwie czarne od naszego portu USB. Ale myślę, że to specjalnie nie był problem. Teraz pora się wziąć za górę. Kiedy już wszystko mamy gotowe i wykorzystaliśmy nasze wszystkie śrubki przed, jesteśmy tak naprawdę gotowi do naklejania naszej nowej obudowy. Starą widzicie tutaj. Lecz zanim jeszcze musimy przygotować nasze obiektywy. Je odpowiednio przeczyścić, żeby nie było żadnych problemów z gubieniem ostrości poprzez to, że w trakcie kiedy czyściliśmy, troszeczkę nasze obiektywy zostały odciskami palców i może być w tym momencie problem z łapaniem punktu ostrości przez laserowy autofokus, jak i samą matrycę. Aby tego się pozbyć, musimy je przeczyścić. Polecam wam do tego ściereczki z Lidla W5 Clear View Wipes do okularów. Polecam bardzo serdecznie, to nie jest autopromocja, ale teraz co? Teraz musimy przede wszystkim zdjąć chłość za pomocą igły. Najlepiej nasze folijki z obiektywów, uważajcie, aby nie porysować. Naszą folię z naszej uszczelki. Nie musimy żadnego kleju walić, ani P700, ani T7000. To jest fajne. T7000 jest przezroczysty, B7000 jest czarny. Taka różnica między tymi dwoma klejami. Jakby ktoś pytał, tutaj bardzo ułatwiliśmy sobie tak naprawdę pracę, ponieważ jak dobrze widzicie, wszystko mamy gotowe. Tutaj jeszcze dodałem z tamtej obudowy, bo było uszczelka, żeby było wszystko ok. Dobra, teraz zaczynamy od aparatów. Jak na razie uszczelnienie z aparatów, co nie jest łatwe. Ciężko to schodzi. Żeby właśnie, ja się boję, żeby nie wyrwać tego z... uszczelką, mi to idzie z uszczelką, jeny! A to jest jeszcze na dodatek główny obiektyw. Więc tutaj nie ma mowy o takich błędach. Okej. Okay. Idę spokojnie, bez sił i voila. W końcu jakaś uszczelka, która wyszła idealnie. Dobra. Ściągamy teraz całość, dopasowujemy. Czyli ściągamy izolację uszczelki, oby tutaj nie było powtórki z rozrywki. To jest warstwa zewnętrzna, na czerwonym. Uszczelkę... Mamy jakieś miejsce, gdzie zacząć? Teoretycznie to. Jak ja już za to pociągam i uszczelka odchodzi razem z tym, to nie jest dobry znak. Zatem myślę, że te dwa będą adekwatne, ale chyba tutaj też będziemy musieli zacząć igłą od rogu. Tak, tutaj identycznie. Tutaj identycznie, zaczynamy igłą od rogu. Nie wiemy ile to lat leżało na magazynie. I weź tu wklej coś takiego. Boż, idź się z uszczelką, leci, ja nie mogę. Tu trzeba tak samo jak z tymi aparatami. I igłą jedziemy. Teraz musimy robić jeszcze bardziej komicznie, bo musimy trzymać uszczelkę jednocześnie igłą, a palcem zdejmować to. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. Jakbym miał dwie dociskarki, to bym to zrobił normalnie. Okej, zaczęliśmy od rogu i zaczyna to jakkolwiek iść. Okej, już jest coś. Już jest coś. Już to jakoś idzie. Zobaczcie, zobaczcie. W końcu. Naprawdę. W końcu to jakoś idzie. W końcu ta uszczelka jakoś idzie. O, tu jest mały problem. Dobra. Dobra. Dobra, poszła. Jest, nakładamy to. Oczywiście nie dotykamy uszczelki. I naklejamy tył. Jeszcze dociśniemy. To wygląda lepiej niż po serwisie Samsunga autoryzowanym ze Szczecina. Zrobiłem to lepiej niż oni. Wow. Nie chcę się chwalić naprawdę, ale spójrzcie teraz. To jest profesjonalna robota. Zrobiłem to lepiej niż
serwis Samsunga, autoryzowany serwis Samsunga w Szczecinie. Wygląda to o wiele lepiej niż po ich interwencji. Wow. I cóż, Samsung zrobiony. Czas na odpalenie. Bateria oczywiście podpięta, bym już się przestraszyłem, że bateria nie jest podpięta, ale robiliśmy to razem na filmie, dzięki czemu jesteśmy pewni, że wszystko jest. Tak naprawdę czego trzeba. I voila! Zrobiłem telefon. Zrobiliśmy w zasadzie. Wspólnymi rękami. Dobra. Lampa błyskowa świeci i to bardzo dobrze. Świeci tak jak ma świecić. Oświetlam w tym momencie ją całe moje biurko. O, maksymalną intensywność latarki. Dobra. Także tutaj jest ok. Nie widzę żadnych problemów. Test aparatu. Czy nie ma żadnych problemów z ostrością? Czy jesteśmy w stanie ustawić ostrość z punktu A do punktu B? Pomoże nam w tym woda utleniona. Dopiero się odpalił, do tego jeszcze troszeczkę. No to czasu zajmuje. Z ostrością nie ma problemów, jak dobrze widzicie, wszystko jesteśmy w stanie bez problemu odczytać. Powiem wam, że wydaje się, jakby ta ostrość była lepsza niż poprzednio, ponieważ oryginalnie po naprawie nawet QR-a już zeskanowało sobie automatycznie z supportu Lenovo. Z ostrością nie ma problemów. Spróbujemy rozczytać, co tu jest napisane. Zoomem, zobaczymy, 50-krotny, czy da radę. I powiem wam, że idzie się rozczytać. Uuu, patrzcie! Tak, jest idealnie, widzicie to? 30-krotny zoom. I rozczytujemy wszyściutko, bez problemu, co jest napisane. Cały skład. Tak ma być, zrobiliśmy to tak, jak należy. Widzicie to? Żadnych drobinek kurzu pod aparatem nie zdążyło się pojawić, bo wywietrzyłem pokój dobrze przed tym. Róbcie to, kochani, takie rzeczy z aparatem, z wymianami takich rzeczy jak obiektywy, przesłony, tylko i wyłącznie przy otwartym oknie, żeby było jak najmniejsze zapylenie pokoju. Ale wow, udało nam się. Wszystko działa ok, zoom optyczny super. Tak, kochani, ma być. Zrobiliśmy to jak należy. Jej! Jak się teraz cieszę. Dobra. Uratowaliśmy mojego Samsunga w taki sposób. Wygląda jak należy. Funkcjonuje jak należy. Nie mam żadnych zarzutów do niego. Wszystko jest ok. Ma się bardzo dobrze. Jak na tyle lat. Tyle lat służby, to naprawdę. Tylko jedyne co, to bym musiał go naładować, bo jak widzicie, bateria szybko schodzi, a ja go jeszcze aparatem katuję. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy użytkownika, widza Fometbog98. I przy okazji odpiszemy mu na odcinku, czemu nie. CPKT to skrót od Cisco Packet Tracer. Tak. Dokładnie tak. Przy okazji pozdrowienia z odcinka. Dobra. To tyle, kochani, na dzisiaj. 23:42. Mimo tego szumu, który widzę teraz z matrycy przy większych zbliżeniach, mam nadzieję, że było ok. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.